Siema, bez zbędnego pierdolenia, witam was w Hitmanie. Zajebista gra, zajebiście dużo bugów, ale mam nadzieję, że będzie fajna. Wie co zobaczycie tak naprawdę z tego filmu. Łączę się z wami w bólu, tak samo jak wy ze mną. Mianowicie, z racji takiej, że korzystam z nie swojego konta na Steam, nie ma więcej epizodów kampanii w Hitmanie. Dlatego to jest pierwszy. Jedyny odcinek z serii gry Hitman, przynajmniej jedynki, może dwójka będzie, to się jeszcze okaże, ale tak, no niestety nie mam dostępu do kolejnych epizodów, więc nic się nie pojawi więcej z tej gry, co mnie smuci, bo jest ciekawa, ale niestety nie mam dostępu, dlatego to jest jedyny odcinek tej serii i to najprawdopodobniej będzie na początku filmu, taki disclaimer. Jego oglądania. Z napisami oczywiście. Jestem analfabetą. Żartuję. Agent 47 gotowy. Welcome to the Agent Program Initiate. I'll be waiting for you inside. Follow the lights, please. Majestic, isn't it? I'm Diana. I'll take you to your quarters. Someone likes to keep secrets. Secrets are our stock and trade. Besides, from what I hear, you have a few of your own. I'm not like you, in case you're wondering. I'm in the Handler program. Agents and handlers work in unity. You know the expression, know your enemy? Well, that part is my job. Knowing your enemy is only half the victory. I know. You also need to know yourself. I'm working on it. I read your case file. Impressive work. Partly textbook, but I suppose fieldwork never is. Tell me, what did it feel like? Taking lives. Random. Disordered. Is that why you came here? Why you let us test you? Maybe I'm not the only one being tested. Well, we are here. Basic training starts at 0600 hours. I should leave you to prepare. What's that? Are you sure about this? I am. There are no second chances, Miss Burnwood. Not here. I choose him. May I inquire why? A blank slate, antisocial, apathetic and unresponsive. No doubt the boy shows promise, but... Perhaps I see possibility where others see limitation. Isn't that what a handler does, sir? We'll see. Anyone can kill Miss Burnwood. He still remembers nothing? If he does, he's not sharing. We will check up on his story. The hospital in Romania. In the meantime, keep him under close watch. Okay, konkretnie. Czyli jesteśmy... Welcome to Advanced Mission Training. This operation originally took place in Sydney. The target was Calvin Ritter, infamous cat burglar, also known as the Sparrow. You will need to infiltrate the yacht, isolate and eliminate your target and exfiltrate. All without arousing suspicion. And remember, as an ICA agent, you are the most dangerous person in any room. But blunt force will get you nowhere in this business. And a true assassin never calls attention to himself. Okay. Good luck, initiate. Okay, fair enough. Spoko. Kurwa, Maciasz, jakoś mi dziwnie prawe oko zwodzi. As previous tests have established, you exhibit an unusual level of enhanced sensory perception. Use your instinct now to sense the position and movement of people around you and identify your target. Tam jesteś, dobra. That mechanic is in your way. Sneak up and subdue him quietly. No i kurwa, umarłeś, git. Znaczy, oczywiście wygrę, nie? You put on his clothes. That's a first. Might just work, though. People do tend to see uniforms, not faces. Be cautious, though. Some people are more observant than others.
Not bad, Initiate. Before you move on, I suggest you hide your tracks. You have a much greater chance of success if your actions go undetected. The toilet should do the trick. A co, w kiblu mam go spuścić? No dobra, próbujemy. No, żartowałem. Right. They won't find him anytime soon. Bicia. Kozak. Zobaczmy, co my this tu particular mamy. Uniform should get you access through the staff entrance. Się mogę just stąd? Act normal. Hey, what's up? Hey, wrench monkey. Przepraszam, co tam u ciebie? Dobra, znikamy. You're in. Well done, initiate. Right. Now on for the jest tam, gdzie start by locating your target. Intel suggests he's around the bar area. Dobra, ja wiem, że on tam jest. Ale ja bym z chęcią tutaj znalazł. Okay, this is gonna be messy if we let the mechanics through here, so you need to go back. Okay, czyli dobra. Excuse moi, sorry, sorry. My bad. Dobra, to są toalety. To jest zejście na dół, to jest przejście takie. To jest kuchnia, w kuchni może być. Dobra, nie denerwuj mnie. Dobra. Weź przebranie. Będziemy jako załoga jachtu. Czystsze ubranie będziemy mieć. Będziemy mniej podejrzliwi. No gitara, dobra. Nie przebieramy się. Mogę zatruć garnek, ale czy... mogę rzucać... nie tam. Mogę rzucać przedmiotami, spoko. Podniesiemy ten młotek, why not? Klucz francuski w sumie bardziej by pasował do mechanika. Aczkolwiek nie na tym mi zależy. No właśnie. Ktoś zaczyna nabierać wobec ciebie podejrzeń. Jeśli zostaniesz zauważony w miejscu, w którym nie powinieneś przebywać, kiedy posługujesz się nielegalnymi przedmiotami lub wykonujesz nielegalne czynności, strażnicy będą próbowali cię aresztować, jak w cywile wezwą pomoc. Ach, o, sorry, mess. Oho, jak się kładzie na ziemię to. O, pod G, dobra, gitara. Dojedziemy po prostu z ziomeczkiem. Okej. Okej. Czyli to jest jego strażnik. No tu coś unlike mechanics. The cabin crew is allowed upstairs access. I see what you're getting at. Very unorthodox. I like it. Just a sec. Who are you again? Okay, you know what? I would stop right there if I was you. Dobra, chodź za mną, chodź za mną, chodź za mną. Chodź, chodź, chodź. You better stop now or... hello. Very normal. You have been compromised. Quickly. Try and lose them and change your disguise. No. Nothing here. Surrender now. Hey. Now no sudden move. Move, move. Dobra. Dajcie mi zniknąć. Więc sobie to opuszczę. Dobra. To była tragedia. Źle to przekminiłem totalnie. Ja mogę zobaczyć swoje eko. A mam garoty? No to czemu mi nie mówię o tym? Ale bullshit. Fuck me. Ja mogę użyć sobie garoty taką luźną? Nieładnie, nieładnie. No dobra, wysiadamy stąd. Czy mamy tu kogoś, kto może coś podejrzewać? Weź to upuść. Weźmy. Zabronione. Garoty nie widać na szczęście. No dobra.
jestem zagrożony w tym momencie, tak? Weźmy sobie. Hey, would you mind a little privacy, please? Mogę go. Hey, don't... O to chodziło. Dobra. Dałby się, żeby on miał mój rozmiar na sobie, ale widzę, że nie ma. Więc jestem trochę w dupie aktualnie. O Jezus! Fuck! Fuck! Fuck, 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 fuck. O, szajs, dobra, zrobimy to po mojemu. Czyli miała być cicha akcja. Gdzie jest ziomuś, którego mam zaciukać? Tam jest. Tak, spokojnie. Dobra. Easy there, initiate. A true assassin is a precision and applies only minimum necessary force. Fuck me! What am I doing? He's at the port side, guys. The red car marks your exfiltration point. Simply push the button, and you're in the clear. Dobra. Jestem funkcjonariuszem policji. Proszę się nie martwić, schowamy sobie to. Fuck. Well, hello there. I see him right there. Hey. Help, help. Nie ma. Uuu. O, szajse. Okej. Nigdy mnie tam nie było. Nie macie nic na mnie. O kurwa. No, to nie było zbyt. Advanced mission training complete. And may I say, elegantly done, initiate. Nie była w ogóle. I look forward to the final test. Bitch. What was that? Okay. How did you know? I told you he had talent. His stats are off the charts. Such skills and reflexes. They could only be the result of previous training. Power like that, with no moral restraint. He could be dangerous. I thought that was rather the point, sir. All agents have weak spots, Miss Burnwood. Pressure points to keep them in check. But this one... Perhaps it would be better to just... Give me a chance, sir. Give him a chance. I will take full responsibility. Very well. It's your show. Ziomuś, co nagle se złożył broń z części położonych na stole? No, zdarza się, można. Welcome back, initiate. As an ICA agent, every challenge you face can be overcome in multiple ways. Mm-hmm. Complete this exercise again, this time attacking it from a different angle. Okay. Vary your strategy. Improvise. We will be watching. Poprzednie podejście też było strasznie improwizowane. Nie do spożycia przez ludzi. Podejdź tu na chwilę, zwróć uwagę ochroniarza. Ja to wszystko mogę zrobić, tak? Ja to wszystko mogę zrobić. Mordo. Norfolka. Spotkaj się z Senem, zlikwiduj cel za pomocą Garoty. O ironio, zlikwiduj Calvina Rittera poprzez utopienie. Przejście dla ochrony. Bracie! No dobra. Jak? Pod... nie wiem. Pod... Mam jakikolwiek przycisk, który mi pozwoli odpa... Wytrych. Moneta. Wezmę trzy na wszelki. Wezmę wytrych sobie.
Patunek wybuchowy? W takiej misji to średnio mi się wydaje. No. Kinda, znaczy to... Niby mogę na głośno, nie? Nikt nie mówił, nie? Ale... Bo tu jest eku. Halo? Jakikolwiek przycisk potrzebuję do... Bre, okej, dobra, więc tak, Dobra, mamy tu ziomeczka, który... I guess, i tak nie ma nic do roboty ciekawego. Okej, zrobiłem wyzwanie. Odef 1, kur... Ja pierdolę, no zajebiście, dobra. To jest jedno z wyzwań. To będzie drugie, bo się przebiorę za Norfolka. Fair enough, tu mamy cały ten... Całą mapę tego. Mamy pełno poziomów. I aktualnie na drugim poziomie się znajduje nasz cel. Mamy zero informacji, mamy swobodny trening. Weird. Hey, can someone check that out quickly? All right. Szybko. Dobra, zostawimy cię na później. Zostawcie mnie, ja mam plan, ja mam plan. On jest bardzo głupi. Bardzo głupi plan. Ale, no, niestety improwizacja to moje jest drugie imię. Dobra. Dispatch, dispatch, for Christ's sake, you there? Got a public nuisance on the loose. Look military. Cargo pants and boots, nothing here. Bracie. Dowiemy osobę postronną. Tak, to racja, no. Idziemy spokojnym krokiem. Jestem poszukiwany, ale... Raczej mnie nie znajdzie. Miałem uwagi. Ktoś zaczyna nabierać wobec ciebie podejrzeń. Jeśli zostaniesz zauważony w miejscu, w którym nie powinieneś przebywać, kiedy posługujesz się nielegalnymi przedmiotami lub wykonujesz nielegalne czynności, strażnicy będą próbowali cię aresztować, a cywile wezwą pomoc. Dobra, czyli chowamy garotę. Dobra, tam mamy ziomka. No, on tam pozostaje w roli swojej wizy. Proszę pana bardzo. Tutaj jest... Ej, czemu? Dobra, zrobimy to tak. Mordo, słuchaj, dogadajmy się. Wiem, co robić mam. Ja wiem, że mam wolną rękę. Zrobiłem już jedno wyzwanie. To nie do końca wyszło dobrze, bo trochę tego nie przemyślałem. Racja. Na pewno nie chcę robić tego na głośno full. To będzie największa głupota. Na pewno bym sobie wziął monetę od razu do ręki. Bo moneta zawsze spoko itemkiem. Ale ten Norfolk, no... Dobra. Zobaczmy. Ktoś tu mnie widzi. Norfolku, ty mój kochany, weź tu podejdź. No.
On tutaj jest spokojnie ten. Dobra, i teraz jakby mu cię poprosił, żebyś tu podszedł, żebyś był dalej od ziomeczku. Dobra, dziękuję ci bardzo. Raczej się na mnie nie obrazisz, wiesz, to jest pewnie kwestia, to jest moja robota. Wearing military boots, cargo pants, dark gray, and a dark turtleneck sweater. Hello, Mr. Norfolk. Dzień dobry. Dobra, mamy go tu u góry ziomka. Staram się teraz patrzeć, gdzie mam chodzić. No, sądziłem, że to będzie łatwiejsze. Lecz się okazuje, że jest trudniej o wiele niż mi się wydawało. Dobra, czyli tak. Gdzie mamy naszego gościa specjalnego, którym musimy się pobawić? A tutaj jest. Możesz łatwo obezwładnić lub zabić człowieka, łapiąc go od tyłu i stosując chwyt duszący. Pamiętaj jednak, zabienie osób, które nie są twoimi celami, wpłynie negatywnie na twój wynik. A w prawdziwy zabójca stosuje minimum siły potrzebnej do wykonania misji. Fair enough, nie powiem. Mogę tu przejść? Dobra, bo ja tu mam zadanie, żeby co? Wyzwanie znaczy? Otruć cel, ale mam też prywatne spotkanie. Przebierz się za Norfolka, spotkaj się z celem. No właśnie. To jest to. No i... czy mapa mi coś powie na ten temat? Opuszczone przebranie, to nie. Nie, no to co? Hey, hey you. What the hell's going on here? Nic się nie dzieje. Yeah. What did he say? Hey, hold it. Dobra. Bijamy wyżej. Chyba mnie zgubił. Oby. To jest czysto, widzę. Good morning, sir. Zak? Dobra, przebierzemy się jednak za pracownika ochrony, tak? Chyba tak. Gaśnica jest nielegalnym przedmiotem? Nie wydaje mi się. Dlatego będzie to super przedmiot, żeby zrobić lekkie zadymki. Okej. Okay. O. Sorry. Nie chciałem. Dobra. Idziemy tu. Patrzymy spokojnie. Spokojnie, dobra, mógłbyś. Mogę tylko powiedzieć tak. Misja zakończona sukcesem. Dobra, bardzo przepraszam. Nic się nie wydarzyło. Jestem między ludźmi, chyba. Chyba powinien być kryty w miarę. Dobra.
Jakie mam stąd wyjście, jakie mam stąd wyjście, jakie mam stąd wyjście, jakie mam stąd wyjście. Ej, jak ja mam stąd zaskoczyć? Dobra, tu będzie spoko w sumie miejsce, żeby chwilę przyczekać. Dobra, ona żyje, tylko powstrzymanie zostało. No i teraz wyglądam jak powinienem wyglądać. Dajcie mi przejść. Jakby to powiedzieć. Once again, great work initiated. This exercise is available for as long as you need. Oh, good. When you are ready to advance, you have only to let us know. Stuck in tym. Yeah. Czy dupy. Nieźle. No zobaczmy dalej, co się dzieje. Nie no, egzamin końcowy. Zrobimy cały początek i wydaje mi się, że to będzie. I just got word. Romania was a dead end. You're saying that he lied? Place is real enough, deserted, but we found no trace that your man was ever there, or anyone else for that matter. Someone erased his steps. We'll keep digging, of course, but frankly, it's as if the earth just spat him out. Are you still determined? Does it matter? I was told there'd be no second chances. Don't believe everything you hear, Miss Burnwood. My decision stands. Very well. I'll be watching. Trochę creepy się robi, ale jednocześnie ciekawie. The final test is based on an authentic 1979 mission. The high point of training director Soda's career as an active agent. The target was Jasper Knight, a famous US chess master exposed as a Soviet spy. Soda's caught up with Knight at a military airfield in Cuba and eliminated him against all odds. This will be your objective as well. Now listen carefully. ICA exams aren't normally this difficult. Not only was the airfield a virtual fortress, but he even added additional guards. Soda's wants you to fail. He considers you a threat, and this way, your unfortunate exit from the program won't raise any eyebrows. Well, if he thinks we're bowing out, he is sorely mistaken. Good luck, initiate. Dobra, czy tutaj mamy jednego ziomeczka? Tutaj jest też kolejny ziomek. Zobaczmy informacje, co my mamy? Plan dyrektora Sodersa. Okej, to już wiemy. To przed chwilą nam powiedziała. Możliwości. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Okej. List żelazny. Ostateczne warunki. Za poległych towarzyszy. Dobra, czyli takie mamy. Cichy zabójca. Ukończy egzamin końcowy. Zabij tylko cel. Bez znalezionych ciał. Nie da się zauważyć. Bez żadnych dowodów. Tylko garnitur. No. Powiem tak. Tego jest od cholery. Jest tyle sposobów na to, że... No, wow, jakby dobra. Zróbmy może takie najciekawsze. Może to? Spróbujemy sobie faktycznie zrobić to w sposób taki dosyć ciekawy. I tędy nie przejdę normalnie. Tutaj na to podsłuchiwanie. Wezmę sobie młotek na wszelki. Really have to do this, all things considered. We're putting a pasty-faced egghead inside a Mach 3 fighter jet. Yeah, I kind of think we do. I get it. Safety first and all that. I don't care which one of you does it, it's mandatory. Just tick the box and get it done. Okay.
Czyli tak. Zdobądź przebranie. Miejmy miejsce. Dobra. Co tu mamy? Moneta. I to nawet dwie. Ubranie strażnika. Czy jest tu coś, co mogłoby się wydarzyć? Zobaczmy kamery, czy coś. Nie widzę. Dlatego spokojnie podejdziemy. Przepraszam bardzo, miałem młotek. Nieśmiercionośna. No. No, jakby to powiedzieć, chciałem spróbować czegoś innego wreszcie. My tu mamy gdzieś miejsce, gdzie mogę... Tak, jest skrzynia. Lecz najpierw przebranie. Weźmy sobie najpierw go, wrzućmy tu na wszelki. Żeby się nic nie wydarzyło na pewno. No dobra. Prędzej, żebym chodził z taką bronią. Jeżeli już jesteśmy w takich faktycznych warunkach, to najlepiej będzie, żeby używać chyba broni, którą używają tu strażnicy. To też może być pewien taki element, który mógłby nas zdradzić, czyli nie nasza broń. To jest jakiś element zaskoczenia też dla nich. Mamy skrzynkę, do której w sumie mógłbym się schować. It's like a sitting duck staying in Cuba. It's only a matter of time before Langley catches up with them. If I was Knight, I'd be long gone. That was the plan. Then Knight pulls a fast one. Now he wants his girlfriend to go with him across the curtain. Naturally, Kremlin says no, wasn't part of the agreement. Knight says he's got documents on the other Soviet spies in the US. Documents that'll leak into the wrong hands. In case anything happens to him or his girlfriend. Spoko, ale tu mi się wydaje, że powinniśmy mieć inny strój. Zbadajmy sobie ten protokół bezpieczeństwa. So, Jasper Knight is leaving Cuba on a Soviet fighter jet, but first he needs to test the jet's safety features. Huh. Say you could somehow tamper with the ejector seat mechanism. You could presumably get Knight to trigger his own demise. Okay, fair enough. Dobry pomysł. To jest bardzo dobry pomysł, mi się wydaje. Wodą nam to da dowolny ten. Okej. Okay. Ja bym poszukał skrzyneczki w takim razie. Skrzyny Nuni. Skrzyni Nuni. Żebyśmy znaleźli jakieś narzędzia. Najlepiej to. Powiedział tak przez dęby, mam rodzinę, I have a family. Możliwe, że będzie rewind. Zobaczymy, czy mi się przesłyszało, czy nie. Właśnie, nikt nie zwraca uwagi na Roboli, co nie? Idealnie. Dalej, w ogóle, czy tam wszedł sobie tu typek. Nagle sobie zniknął. Ale ja bym tu, jednak, ja bym tu coś jeszcze popatrzył sobie. Jak to wygląda? Będziemy mieli chyba kolejną rozmowę, jakąś ciekawą. Tu taka fajna patelnia. My tu mamy kolejnych butelka wódki. Też weźmiemy. Dalej umywalkę. O. Okej. Okay. To jest ciekawy. Jest ciekawy sposób. Nie, dobra, nie będziemy rzucać typa, bo to nie jest nam potrzebne. Aczkolwiek kuszące. Dobra, na razie chowamy. To tak. Właśnie. Dobra, no tylko tak. Tutaj jest wszystko poogarniane. Mamy drugą możliwość za poległych towarzyszy, co też znalazłem już wódkę. Trutkę na szury też. I równie dobrze mógłbym mu tą trutkę podrzucić. No dobra. Pójdźmy. Okej, okay, myślałem, że się będzie dało. Ale się nie da. W takim razie. Right. Now to set the trap. Aja, kidding me. The seat mechanism has been disabled. You may need a tool to re-enable it. Tak już przeczytałem.
Już widziałem klucz francuski, on tu się znajdował na stole, nie w tym miejscu, a w tym był klucz francuski, który mi się przyda aktualnie. Właśnie. I tym pomajstrujemy przy katapulcie odrzutowca. I chyba styknie. Jak to się mówi, sabotujemy. Turururu, tiruriru. Pomyślnie, zanim zadać śmiertelny cios, popko została zostawiona po Jaspera Knighta i przeorzy go przez procedurę. Okej, czyli co? Mam po prostu poziomeczka iść, tak? Tylko, żeby po niego pójść, muszę uważać na tych ludzi, którzy mnie znają, co może wydawać się ciężkie z racji na po prostu innych ludzi. Bunch of projector slides, travel route or something. Pretty dull, really. Well, there's a soldier coming by to fetch him, so stay clear, okay? Friendly advice. All right, I hear you. Okay. Dobra, wracając. Gdzie ja zostaw... Kurde, nie w tym miejscu. Znowu się pomyliłem. Zostawiliśmy strój... strażnika. To na pewno nam da lepszy kamuflaż, biorąc pod uwagę to, że... Jakby tak trochę dziwne by to było, jakby podszedł do nas. Sir, I'm sorry, this is a restricted area. Sorry, but you have to leave right away. It's a VIP area. That's good, sir. Keep going. Uźwa, dobra. Jak ja mam tam do niego przejść? Jak jestem... No tak. No w tym mi nie pozwoli wejść. No dobra, no spróbujemy pójść jako pracownik tutaj tego. Ale czy to się uda? No jakby, jeżeli nie pozwolił ochroniarzowi, to wątpię, że pozwoli. How's the mechanic? Okay? Mr. Mechanic, what's up? A, ja mu pozwolił, no spoko, kurde. No dobra. Fair enough. W sumie byłem... Nie wiem, tu kurde... Zobaczmy, co my tu mamy za informację. Sorry. You mechanic wannabe. You're busted. That costume is here. On me. Oh shit. No to żem spierdolił. Czytaj. Okej, fair enough, zjebałem faktycznie. Dobra, czyli jest przed przebraniem, to dobrze. Wystarczy, że się cofniemy tu. Nie zwróciłem uwagi, że ktoś na mnie patrzy. A, bardzo dobrze, pani mechanik. Pani mechanik jest dobrze, mechanik, panie. No dobra, więc tak. Tutaj jakiś parówczak stoi. Mordo, ja mam monety. Wiesz co? Tak mi się wydaje, że tą jedną monetę, to jedna moneta ci upadła tam. Pójdziesz po nią? A tam jak wrzucę? Don't throw things on the floor. Find a trash can if you need to dispose your things. Aha. Ty mnie widzisz. Co ci dopiero? Jak rzucę ci... Tak? Z dołu ktoś tam idzie. No dobra. To ja mam taki jeden ciekawy pomysł. I nazywa się on... Whoopsie. Sorry. Sorry. Sorry, guj. Sorry. Nikt tu nie przechodzi. Drop target.
burst your bubble, but you look like a real jerk off. To był bardzo zły pomysł i sam się do niego przyznaję, to był bardzo zły pomysł, bo ni choler się nie znam na tego typu głównie. No to mnie nie szukajcie, bo będzie problematycznie. Dobra, dobra. Panowie, przepraszam, przepraszam. No, dobra, jakby fakt faktem, to był bardzo zły pomysł. Ale spokojnie. Nie robię tego tak dopiero. Osobiście walę to. Nie ma co przedłużać tej misji. Jeżeli możemy ją zrobić w 5 minut. Dobra, no teraz już w tym momencie to 15. Wolę zrobić ją w 15, niżeli w godzinę. Dobra, a gdzie mamy tamtego ziomeczka? Tam, w tamtym miejscu. A z racji takiej, że tu jest ten strażnik, to ja mam pytanie. Czy ja mogę po prostu mu rzucić to taniego? Nie. Oj, sorry. Tak, dobra. Jednak mogłem tak zrobić. Zobaczmy. Notatka z żądaniami Jaspera Knighta do oficera KGB Silasa Neckę. Czy Silasa? Silasa? Nie wiem. Wygląda na to, że Knight chce, żeby jego dziewczyna towarzyszyła mu do Związku Radzieckiego i nie zamierza opuścić Kuby, dopóki jego żądania nie zostaną spełnione. Żądanie jest obecnie rozpatrywane przez dowództwo KGB. Ale powalone. Wow. No dobra. O, Mr. Jasper Knight. Ja bym z panem porozmawiać. We gotta go over the safety protocol. Follow me, please. Ugh. Must we really? Is it dangerous? Well, it must be, mustn't it? Why else would there be a safety protocol? I'm not crazy about airplanes. Is it going to do that thing where it flips on its head? I don't like that one bit. Not one bit. Don't worry. You're in good hands. This way, please. So are we doing this or what? Hello? You, Grease Monkey. What's the holdup? Unbelievable. Jasper Knight, we gotta go over the safety protocol. Follow me, please. Ugh. Must we really? Bracie, byś mi przed chwilą wyzwał? Jesteś chory na łeb. Oj. Excuse me. No sorry, kurwa, chodzę z kamerą do tyłu skierowaną, nie moja wina. How's the mechanic? No bardzo dobrze, jestem pan mechanik. Mista mechanik. Mista Jasper Knight. Follow me, please. Okay, Mr. Knight. Climb in the cockpit, please. All right. Easy. Jesus. One step at a time. Step one. Strap yourself in. All strapped in. Step two, locate the ejector seat handle. Just a moment. Yes, found it. Step three, pull the ejector seat handle. Right. Here it goes. Pull. Target down. You did it. Now head towards an exit. Wow, to było ciekawe. To był ciekawy sposób na jakby odejście z tego świata. Bardziej myślałem, że to będzie wyglądało jak... Tyle, a to było... Nie wiem, dziwne, ja myślałem, że to będzie takie pyk i strzelanie i tyle.
No co się, będę kapitan pierniczył z tym. Dawaj. Wracamy do swojego starego uniformu. Pany, panowie, panienki. Agent 47 powraca tak samo jak wyszedł. Nie wiem, czy on nie będzie miał problemu, jeżeli będzie miał jakoś się zesnąć. Nie ma. Świetnie. Congratulations, agent. You are cleared for field duty. Okej. Fajnie. O kurczę, trzy osiągnięcia. I hope you know what you just did. The chopper leaves at dawn. Now get out of my sight. So what happens now? You go back into the world, disappear, stay on your own and on the move. When we need you, we will contact you. And so does. He played his hand, and he lost. He cannot touch us now. Still, I can't believe we beat him at his own game. If you know your enemy. Quite right. I should tell you, the trail went dead after Romania. Our team found no records of any kind. No name, nothing. I think they called me 47. That's not a name. So make it one. All right. Agent 47. Jaka dobra trutka na szury, co? Jezus. Consequences. I've felt the cost. That's what defines me. Okej. To był ciekawy prolog, nie powiem. Ono nie pytaj ponownie. Wait, hold up. Dobra, kampania. What's in Zero? Hidden World of Assassination. Placówka ICA, Paryż. Nie no. Kontrakty. Już kontrakt, Boże. Nie no, ale kampania. Jak coś to mamy kampanię, tak? Chcesz mi powiedzieć, że... Jak nie jest zainstalowana? Halo? Co gadasz? No dobra, no to i tak będzie trzeba, będę musiał pobrać w takim razie, ale bardzo serdecznie wam chciałbym podziękować za to, że byliście ze mną w moich zmaganiach z grą Hitman 2017 bodajże. Nie jestem pewien, ale bardzo wam dziękuję za to, że byliście ze mną i życzę wam miłego dnia, wieczoru czy nocy. Bye. No i chuj, gitara.